to przed tobą. Scena i mikrofon. Więc wejdź na scenę, śpiewaj i graj. W każdym konkursie właśnie chodzi o to, by spośród dobrych wybrać tego naj. By spośród dobrych wybrać tego naj. Mikrofonia, mikrofonia, do muzyki i piosenki się przekona. Wejdź na scenę, wyrzuć tremę, z mikrofonem zaprzyjaźnij się na fest. Mikrofonia, mikrofonia, twe talenty wnet ujawni właśnie ona. I za chwilę się przekonasz, że dla ciebie, że dla ciebie, że dla ciebie. Mikrofonia, że dla ciebie, mikrofonia właśnie jest. Niechaj więc dzisiaj piosenka, bo to jej czas. Skoro się kręci świat wokół piosenki, my zaśpiewamy refren jeszcze raz. My zaśpiewamy refren jeszcze raz. Mikrofonia, mikrofonia, do muzyki i piosenki się przekona. Wejdź na scenę, wyrzuć tremę, z mikrofonem zaprzyjaźnij się. Witamy szanownych Państwa. Ja w takich wielkich słuchawach, żeby jakość dźwięku naszych rozmówców, który za chwilę przedstawię i powiem w ogóle z jakiej okazji się tu spotykamy, była jak najlepsza. Więc proszę wybaczyć mi ten trochę sprzętowo napuszony wygląd. I już anonsuję. Spotykamy się tutaj z okazji ogłoszenia werdyktu jurorskiego składu Mikrofonii 2021 etapu gminnego Rogozińskiego. I skład tego jury, pozwolę sobie przewodniczącego przedstawić na końcu, to jest Anna Nowicka, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Ryczywole. To jest... Dzień dobry. Dzień dobry. Mariusz Matuszewski, kompozytor i przewodniczący przedstawianego składu jurorskiego, Mateusz M.J. Sibilski, dyrygent. Witam bardzo serdecznie wszystkich jurorów. Witam. Teraz pozostaje mi już tylko zamilknąć, wsłuchać się w głos dobiegający z tych wielkich słuchawek. W głos jurorski. Zatem witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Witam szanownych jurorów. Witam pana dyrektora Marcina Matuszewskiego. Cieszę się ogromnie, że kolejna edycja Mikrofonii, mimo no, tych problemów, którymi się już ponad rok zmagamy, że odbyła się. Chciałbym też bardzo serdecznie podziękować, a właściwie przede wszystkim dziękuję zarówno za zaproszenie, jak również za jakość nagrań, jeżeli tak mogę w skrócie powiedzieć. Zapis w regulaminie, który udało się zrealizować tutaj w Rogoźnie. Wiem, że w pozostałych ośrodkach również w ten sam sposób wszystkie prezentacje uczestników były realizowane w jednym miejscu, na jednym sprzęcie, przez jednego realizatora. Naprawdę daje nam możliwość pełnej oceny bez prób i domysłów, czy niedobre proporcje nagrania, z którymi mieliśmy na przykład do czynienia w zeszłym roku, wynikały z tego, że było ono zrealizowane po prostu telefonem komórkowym, czy z racji tego, że samo wykonanie było nie najlepsze. Tu tych elementów dyskusyjnych, czy takich, które by wstawiały jakiś znak zapytania, nie było i w związku z tym bardzo, bardzo serdecznie dziękuję i składam to
w tej chwili na ręce dyrektora tutaj ośrodka w Rzeczywole też pewnie będę dziękował, ale na razie w Rogoźnie. Już niebawem też i w Rzeczywole będziemy. Jak wiem, że w Rzeczywole też te nagrania były w ten sposób realizowane. To jest naprawdę wielka rzecz. Czy mamy czasy, jakie mamy? Mikrofonia 2020 musiała być robiona wręcz, bym powiedział, spontanicznie, gdyż wirus przerwał nam ten tok, który rozpoczęliśmy w obornikach przesłuchań w tym naszym, nazwijmy to, starym, dobrym stylu widząc się na scenie. Natomiast te nagrania, z którymi miałem okazję zmierzyć się i posłuchać w tym roku, naprawdę dały mi dużo satysfakcji od strony najpierw, proszę wybaczcie, drodzy wykonawcy, że mówię o tej stronie technicznej, ale kiedy omawialiśmy nagrania w zeszłym roku, które były wysyłane, to też długo się zastanawialiśmy, jak ocenić to sprawiedliwie i dobrze i gdzieś spróbować pewne mankamenty tych nagrań, no między uszami, jak to się mówi, wypuścić. Tu teraz nie było tego i tu można było się poniekąd poczuć prawie jak w sali Rogozińskiego Centrum Kultury, kiedy widzieliśmy was na żywo, kiedy prezentowaliście się, kiedy była publiczność. No miejmy nadzieję, że wszystko to, co się dzieje, spowoduje, że jednak w 2022 roku już będziemy mogli nie tylko słuchać nagrań, ale widzieć się ze wszystkimi i wspólnie przeżywać to wszystko. Zatem bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję również za dużą ilość zgłoszeń. Zgłoszeń przeróżnych. Niektórych, no, można powiedzieć, że trącących już o kreacje artystyczne. Niektórych takich jeszcze na samym początku. Ale pragnę bardzo serdecznie pogratulować, podziękować i zachęcić was. Jeśli nawet w tym roku okaże się, że nominacji do następnego etapu, do finału nie otrzymacie, nie znaczy to, że wasza prezentacja nie była godna uwagi. Myślę, że domowe muzykowanie, które teraz stało się taką naszą domeną poprzez to zamknięcie, z którym się musimy zmierzyć, jest bardzo istotne. Jest trochę, jak to mówiła klasyczna piosenka, lekiem na całe zło. Więc śpiewajcie, więc grajcie. Jeżeli gdzieś jest taka możliwość i będą sytuacje, grajcie razem, śpiewajcie razem. Myślę, że to pomoże nam przetrwać ten trudny okres, a na pewno spowoduje, że nabierzecie doświadczeń i będziecie za rok, jeśli tylko taka wasza wola, startować kolejny raz i może tym razem nominacji się uda uzyskać. I może tym razem uda się też na żywo zaśpiewać przed jurorami. Myślę, że chyba wszyscy o tym ogromnie marzymy i ja, mając ze swoimi z trzema zespołami, którymi pracuję na co dzień, w tym sezonie artystycznym, a przypomnę, że sezon liczymy od września ubiegłego roku, mam na koncie dwa publiczne występy. W związku z tym, no, powiem szczerze, że kiedy dosłownie dwa tygodnie temu z orkiestrą smyczkową wychodziliśmy na deski Akademii Muzycznej i mieliśmy do zagrania aż całe 4 minuty, bo graliśmy jeden utwór Astora Piazzolli na jego 100. urodziny. Byliśmy po prostu jednym z wykonawców koncertu. To powiem szczerze, że wszyscy, widziałem muzycy orkiestry, jak i ja, przeżywaliśmy to jakbyśmy zagrali, nie wiem, przynajmniej w Carnegie Hall. I te emocje i ta tęsknota w jedną i w drugą stronę ogromnie się udzieliła, więc no, myślę, że wszystkim nam tego brakuje, nam wykonawcom, obojętnie, czy mówimy o tych stricte profesjonalnych, czy o tych wykonawcach, którzy po prostu są wielbicielami muzyki, fantastycznie muzykują i też między innymi po to uczą się grać, uczą się śpiewać, żeby móc publicznie się pokazać. Internet na szczęście w jakimś sensie nam, w jakiejś części nam to zastępuje, ale rzeczywiście ta interakcja pomiędzy wykonawcą a odbiorcą, no myślę, że w tej chwili chyba wszyscy widzimy, jak bardzo ona jest ważna, jak ona jest wręcz chyba niezbędna, żeby to wszystko się rozwijało. Ale bądźmy dobrej myśli.
No to czas w takim razie na clue, czyli na ogłoszenie werdyktu. Czy państwo jakieś się podzielicie ogłoszeniem? Czy ogłaszać będzie jedna osoba? Jak to pan przewodniczący sobie wyobraża? Przewodniczący. Bardzo, bardzo serdecznie prosimy, aby tę dobrą nowinę przedstawił pan przewodniczący. No to chyba zostałem przegłosowany niestety. W związku z powyższym dobrze. Pozwolę sobie przekazywać nominacje. Przypominam, że nominacje są wszystkie równorzędne. Tutaj na tym etapie nie mamy klasyfikacji na pierwsze, drugie i trzecie miejsce. I będę przekazywał te nominacje poszczególnymi kategoriami od najmłodszych do najstarszych, a potem też i instrumentaliści, i zespoły wokalne, i zespoły instrumentalne. I tak. Kategorii wokaliści klasy 1 do 3 nominacje otrzymuje Sara Nowak, Lucja Dobrogowska, Vanessa Borowiak i Aleksandra Matuszek. Kategoria wokaliści klasy 4-5. I tu nominacje otrzymują Jonasz Frankiewicz, Julian Kreskowiak, Julianna Piątkowska. Kategoria wokaliści klasy 6-8 i tutaj równorzędne nominacje otrzymują Julia Ławiak, Hubert Troczyński, Monika Mielczarek i tu znów postanowiliśmy wykorzystać tą szansę, aby dać nominację czterem osobom. Czwartą nominację otrzymuje Wiktoria Chojnacka. Za krokiem krok, taka trasa, okno, drzwi, wciąż.
i przychodzisz tylko do mnie. Twoich wad arsenał cały i wybiegł znam tysiące. Nic przede mną nie ukryjesz, znam cię lepiej niż ktokolwiek. Dziewczyną z granatem w ręce, dziewczyną w zielonej sukience, Warszawa się broni, walka trwa o wolność, o honor, o kraj. Do broni, dziewczyno kochana, do broni, chłopaku mój, wnet wolna będzie Warszawa, do broni, po wolność na bój. Po toniach błądzi wiele dusz, topi smutki samotnie w głębi wód. Jesteś jak mój stały ląd, latarni morskiej światłem. Wokaliści szkoły ponadpodstawowej. Tutaj przyznaliśmy dwie nominacje i otrzymują je Sara Frankiewicz oraz Joanna Czechowska. Nasza miłość ten niedyś dorodna, niepodniebny jedwa nas wiózł. Ta Orlica, ta Lwica, ta Łania, niedościgła, zakłanna i lotna. Dziś miłosnym uściską się zgrania, pocałunki nie nęcą mi już. Ratunku, ratunku na pomoc ginącej miłości. Zatem kategoria zespoły wokalne. Tu przyznaliśmy jedną nominację. Otrzymują ją Ksawery Klimecki i Nadia Przybylska. Ostatnią kategorią są instrumentaliści. Ostatnią, co nie znaczy, że najsłabszą, broń Boże. Ostatnią, którą przesłuchiwaliśmy, bo jak wiecie, kategorii jest sporo i jesteście podzieleni na poszczególne grupy. Postanowiliśmy również, że kategorię instrumentalną potraktujemy łącznie, nie rozdzielając już poszczególnych prezentacji na klasy 1, 3, 4, 5, gdyż w sumie mieliśmy do wysłuchania 6 prezentacji i praktycznie prawie każda z nich była w innej kategorii wiekowej, zatem nie było tutaj potrzeby, aby kategorię instrumentalną jeszcze rozkładać na poszczególne wiekowe kategorie. A tak, nie wiedzieliśmy, co można dodać, ile lat każdy się uczył na tym danym instrumencie. Tak, właśnie może jeszcze tak, zanim jeszcze szybciutko zaraz podam te osoby nominowane, to taka właśnie uwaga, która może niechaj nam przyświeca przyszłorocznej edycji, jeśli będzie trzeba nagrywać, że który jesteście klasie, moi drodzy, to wiemy, bo zgłaszają was klasy, bądź osoby, wasi opiekunowie też podają klasę, natomiast nie zawsze klasa szósta szkoły ogólnokształcącej oznacza, że 6 lat uczycie się na instrumencie. Byłoby miło, gdybyście, jeśli zajdzie, jeszcze raz podkreślam, taka potrzeba, że będzie trzeba nagrywać, żeby przed rozpoczęciem wspomnieć, że na przykład jestem z klasy szóstej, a uczę się grać 2 lata. Wtedy to też dużo rzeczy dla nas wyjaśnia co do waszego zaawansowania, waszych potencjalnych możliwości i tego, co słyszymy, czy widzimy na ekranie. Ja przypominam, że jak były przesłuchania w standardowym czasie, w standardowych warunkach, to my wielokrotnie też dopytywaliśmy właśnie w tej kategorii instrumentalnej, jak długo się uczycie.
gdyż no, w tym wypadku, w wypadku opanowywania instrumentu, rzeczywiście ma to znaczenie, czy ktoś uczy się 2 lata i już pięknie gra, czy uczy się 4 lata i również pięknie gra, ale już jednak uczy się lat 4. Dobrze, żeby nie przedłużać, wracamy szybciutko do instrumentalistów, czyli ostatniej kategorii gminnych eliminacji 2021 i w kategorii instrumentaliści nominacje otrzymują Paweł Dworakowski-Nowicki, Fabian Gajewski oraz Arkadiusz i Bartosz Wieczorny. Szanowni wykonawcy, bardzo serdecznie gratulujemy wszystkim nominowanym. Gratulujemy również tym, którym się w tym roku ta nominacja nie udała. I jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie zachęcamy. Grajcie dalej, śpiewajcie dalej i próbujcie sił w mikrofonie w przyszłym roku 2022. Natomiast wszystkie te osoby, które zostały nominowane do finału naszego konkursu, bardzo proszę o uwagę w połowie kwietnia, gdyż po świętach odbędą się przesłuchania finałowe. Jeśli dobrze pamiętam, to między 12 a 14 kwietnia będziecie powiadamiani osobiście, gdyż jeśli tylko sytuacja epidemiczna nam na to pozwoli, będziemy chcieli się z wami spotkać 4 oczy. To znaczy z tego, co na dzień dzisiejszy wiemy, nie będzie mogło być publiczności, ale jest szansa, abyście się mogli na żywo przed gronem jurorów siedzących w odpowiednich odległościach i wszystkich elementach reżimu sanitarnego, ale jednak na żywo zaprezentować. Mam wielką nadzieję, że tak się wydarzy, że nie będzie trzeba niestety wysłuchiwać jeszcze raz tylko i wyłącznie prezentacji na filmie. Zobaczymy. Trzymajmy mocno kciuki. Bardzo serdecznie was pozdrawiam i bardzo się cieszę. Myślę, że wszyscy będziemy się ogromnie cieszyć, jeśli chociaż w tej ograniczonej wersji, ale jednak będziemy mogli się widzieć na żywo w finale. Przypominam, finał między 12 a 14 kwietnia. Wszyscy będziecie osobiście powiadamiani. Kiedy... A gdzie? A bardzo ważne pytanie, oczywiście w Obornikach. Widzimy się w Obornickich. Wielkopolskich. W Obornikach Wielkopolskich, tak, oczywiście, do nich zapraszamy. I będziecie, tak jak już mówiłem, powiadamiani indywidualnie, kiedy i o której godzinie do Obornickiego Domu Kultury powinniście się pofatygować, żeby móc zaprezentować przed jurorami swoje umiejętności. Trzymam ogromnie za was kciuki. Trzymam kciuki za wasze zdrowie. Dziękuję bardzo serdecznie jurorom. Pozdrawiam was wszystkich bardzo serdecznie, życząc zdrowia i odporności. Oczywiście pana dyrektora również bardzo serdecznie pozdrawiam i dziękuję jeszcze raz. No i cóż, trzymajmy się ciepło, trzymajmy się zdrowo i mam nadzieję do zobaczenia. Miejmy nadzieję. Aniu, a my możemy powiedzieć jedną rzecz. Bądźmy zdrowi, żeby móc się... Żebyśmy mogli przytulić. Żebyśmy mogli się przytulić. Żebyśmy mogli się przytulić. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam jurorów, pozdrawiam wykonawców. Do zobaczenia. Oto przed tobą